Niespodziewana wizyta matki zepsuła nastrój 19-letniej studentce pierwszego roku architektury Paulinie Sosnowskiej. Dziewczyna czuje się osaczona nad opiekuńczością kobiety. Jak ty możesz w takim zaduchu siedzieć? Nie zdążyłam otworzyć. Firanę trzeba wyprać. Prałam, jak się tu wprowadziłam. Przy takich spalinach za oknem minimum raz na 2 miesiące powinnaś prać. Mamo, przestań! No co, brudne miałaś? Niepotrzebnie przyjechałaś. Nagotowałam gargołąbków, pomyślałam, że chętnie zjecie. Mamo, nie musisz 100 kilometrów wozić mi jedzenia. W Warszawie są bary mleczne, jest stołówka akademicka. Córcia, ale to dla mnie żaden kłopot przyjechać. Może pościel zmienimy. Gdzie masz świeży komplet? Mamo, uspokój się. Usiądź. Jesteś nakręcona jak szwajcarski zegarek. Potrafię sama sobie zmienić pościel. Wszystko potrafię sama zrobić. Nie musisz mnie niańczyć. To źle, że się o ciebie troszczę. Nie, ale przesadzasz. Rodzice Łukasza jeszcze ani razu u niego nie byli, a Dari ostatni raz 2 miesiące temu. To tylko źle świadczy o nich, że się nie interesują swoimi dziećmi. Interesują, ale nie przyjeżdżają co chwilę bez zapowiedzi. Nie możesz po prostu zadzwonić i powiedzieć, że przyjedziesz? Chciałabym wiedzieć, czego się mogę spodziewać po powrocie do domu. Okej, nie bądź taka zasadnicza. Opowiadaj lepiej, jak studenckie życie. No od ostatniego tygodnia dużo to się nie zmieniło. Mama jest niereformowalna. Jestem dorosła, a ona wciąż traktuje mnie jak dziecko. Myślałam, że w Warszawie będę mieć spokój od tekstów typu cieplej się ubierz, więcej śpi, umyj ręce. A wcale tak nie jest. To żenujące. Paulinka to moje jedyne dziecko. O kogo mam dbać, jak nie o nią? Brakuje mi jej w Ciechanowie. Po jej wyjeździe dom opustoszał. A Warszawa nie jest wcale daleko. Siadam do auta i za 1,5 godziny jestem tutaj. To lepsze niż gadanie przez telefon.